Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Ciecik i zapraszam was do mojej serii pod tytułem Devil May Cry 5, w której poznamy przygody Nero Dantego i prawdopodobnie kogoś tam jeszcze. Naciskamy sobie dowolny przycisk, czyli innymi słowy tak, żeby wejść w całe to menu. Ja sobie zobaczę jeszcze opcje, jak tu to wszystko wygląda, opcje gry. Normalna kamera skupienia wyłączona, automatyczne wspomaganie nie potrzebuje. Tu jest jeszcze opcje PC, które też by mi się przydały. Grafika. Liczba klatek zmienne, no może daj mi 60. Średnia jakość efektów, no dajmy średnią po prostu, żeby to tak żeby tak komputera nie obciążać. Jakość, no to są już takie straty pierdate tak naprawdę. Dobra, wstecz. Dobra, rozpoczynamy nową grę. Historia DMC, z tego co raz oglądałem, to jest dosyć długa, dlatego myślę, że osobno to wszystko nagram, bo jest wow. Bardzo długa, bardzo, chyba tak z pół godziny leci. Dobra, nowa gra, poziom łowca demonów, zaczynamy. Przejrzyj wydarzenie gry DMC5 grając jako Nero, Dante i V. No właśnie, o tym V jeszcze będziemy V jeszcze grać. Dobra, Nero, Dante i V. Prolog, fabuła. Był sobie kiedyś demon, który ocalił świat ludzi przed zniszczeniem. Demon przeszedł do legendy, lecz z czasem jego imię zostało zapomniane. Teraz świat stoi przed kimś tam. Rosła i rosła dniem i nocą, aż jabłko urodziła jasne. Dobra, ja się zamknę i odezwę się, jak już będziemy w grze. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Doing wasting my time here. He's got this. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm and gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. Dobra, tak jak tutaj widzieliśmy, jakiś potężny demon pozbawił naszego Neron ręki. Tej swojej demonicznej ręki. Mamy jeszcze tajemniczego postać V, który na zasadzie na wyjebce se pojechał jak na nartach, a my oczywiście będziemy co musieli biegnąć, jak i również jest nasz legendarny łowca demonów Dante. Samouczek, kopnięcie z wyskoku. Podczas skoku naciśnij A w pobliżu ściany. Gdy podskoczysz, naciśnij A w pobliżu ściany, aby wykonać kolejny skok, odpychając się od ściany. No dobra, no to robimy to tak, jak mamy zrobić. Jest pierwszy demon, który je inne demony? Wpierdala je. Dobra krew. Demoniczny owad Empusa. Okej. Ulalalala. Ja nie wiem czasami, czy za głośno nie jest. Pojawienie się na drodze bariery oznacza, że w tym miejscu odbędzie się walka. Pokonaj wszystkich przeciwników, aby zniszczyć barierę i przejść dalej. Chwila, ja to może sobie troszeczkę ściszę, bo jest naprawdę za głośno.
Głośność muzyki, dajmy doton, głośność efektów dźwiękowych, nie, muzyka dajmy doton, głośność efektów dźwiękowych, doton, dialogi, doton, zakres dynamiki, zwiększę zakres dynamiki, ciche i głośne dźwięki będą bardziej wyraźne. Dobra. Myślę, że teraz będzie dobrze. A? Dezmol. Fajempusa. Dobra, zdechłaś. Skrystalizowana demoniczna krew, czerwona kula, magiczny czerwony kamień ze skrystalizowanej krwi służy do wymiany na broni i umiejętności oraz do odzyskiwania życia. Odzyskiwania życia? Z tego co wiem, to w Devil May Cry w ogóle w jakichkolwiek częściach za czerwone kule raczej nie odzyskiwało się życia, chyba że to coś tu jest mocno zmienione. Naciśnij, przytrzymaj prawy bumper. Możesz celować w przeciwników lub inne cele za pomocą prawego bumpera. Na celowniku widać również, ile zdrowia im pozostało. Naciśnij prawy bumper i lewy kontroler, tak? Chyba dobrze. Możesz zmieniać wskazany cel za pomocą tego, a tego, dobra. No. Dobra, kolejne demony zdechły. Punkty stylu 2619. Należy zdrowia. Aha, mam pokonać demonicznego demona. Tak naprawdę demona mam jakiegoś pokonać, mając tyle zdrowia. Nieźle. Co, healer leci? Ta, healer leci. Walę na ciebie złoty deszcz. No i co? No i mamy już... O kurde, szybko się... Gdyby tak działała polska medycyna. Fruwające zło. Zielona empusa. O, nieźle. Spoko. Niech będzie. Naciśnij w tył, aby podskoczyć. Oprócz zwykłych ataków możesz masz do dyspozycji ruchy specjalne. Przykład hazardzista. Naciśnij to w tył plus Y, aby cięcie wyrzucić wroga w górę. Przytrzymaj, aby się wznieść. A, to jest to do przytrzymania, dobra. Okej. Okay. Wow, 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 chodź no tutaj zielona empusa. Ja nie chcę, żebyś kogoś leczyła. Albo leczył. Nie wiem, kim byłeś w poprzednim życiu. Dobra. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. Czy ty nie rozumiesz? Gwiazdorze. I za głosem swojej mrocznej postaci. Dobry jest. Ptachor do mnie gada. Może być. Dobra, to lecimy dalej. Obsadę DMC Crew. Dobra. Hehe. Chodźcie tutaj, kretynki. Albo kretyni. Nie wiem, kim żeście były nawet w poprzednim życiu. O ile były w poprzednim życiu? Czy może od razu się urodziły demonami? Dobra. O, Dante, jedziesz z koksem. Obsada DMC Crew. The DMC Crew. Kurde, obsada The DMC Crew? No ciekawe. Aha, mogę tylko i jeden poziom, spoko. Dante! Auć, ała. Dupsko boli. No, se na wyjebce siedzi. O, lady? Trish? To akurat dwie babki pamiętam z Devil May Cry 4, z Devil May Cry 3, a Niro z Devil May Cry 4. No w sumie one się też pojawiły w czwórce. Ulala. Looks like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Jackass. Did your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. Ale musi mieć parę w tej łapie, skoro jedną ręką trzyma tą broń. A? No.
To jest. Czy tu ja muszę zginąć? Coś mi się wydaje, że chyba tak. To jest niemożliwe, żebym go teraz w ogóle pokonał. Aha. Dobra. Czyli tak miało być. Hop zdziwiony, co się stało? Ups. Teraz kogo uratować? Ulala. O, Dante, wstałeś. Runda druga. Wow. Się fajnie przemienił. A to jest model z Devil May Cry 4. Zostaw mnie, patrz, jeciu! Ja bym wam radził, panowie, pitać i to jak najszybciej. Chłopie, ty za chwilę drugą rękę stracisz. Dante się tu z nim siłuje, ale... Czy on rozbił Rebeliona? Slow motion. No i co? A, i teraz będzie boom. No, wyjebcy se wychodzą. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. This can't be happening. Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. No i mamy już pierwszy etap za sobą, prolog. Ocena B? Chyba bardzo nisko to jest. Dobra, klikamy dalej. A, fabuła, misja pierwsza, Niro. Dobra, ja myślę, że to będę robił po prostu na zasadzie jeden odcinek, jedna misja. Capcom prezentuje. Co oni tu wymyślą jeszcze? Jeśli musiałbym co chwilę odchodzić, to bardzo przepraszam, ale muszę do syna zajrzeć. Miesiąc później. Niko, rusznikarskie rzemiosło.
So, tell me. Tell you what? How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, zabił własnego ojca, nieźle. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thank you for that. I have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see him. Hey, you have to hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Jak mu przypaliła peta na czole. What the fuck is that? Einstein by się tu załamał, jak tu jest łamane prawo fizyki. Może w jaki sposób jest to łamane prawo fizyki? Same headshoty. No, a w tle jest normalnie, kto był ten zarządcą, kto tworzył i dyrektorem. Nieźle. Co tu jest? Devil Breaker. Ja pierdziele. Czy coś tam jeszcze? O, ja nie mogę. Fajnie to wygląda. Podwójny. Scenariusz. Scenariusz, chyba nie scenariusz. Scenario to chyba jako ten... miasta i tak dalej. Mów, dyrektor. Ja na końcu wrzucę się do samochodu. Hideaki Itsuno. To by jest ten główny chyba zarządca. Kopcimy, kopcimy. Nie podoba mu się to, ale przyjaciółce odpalił chyba. Albo to swojej dziewczynie. Gra nie promuje palenia tytoniu. No to mamy czołówkę już za sobą, Devil May Cry 5. A dalej coś będzie? A jeszcze widać tutaj parę chyba jakaś cutscenka. Strasznie długo się rozpoczyna ta kolejna misja. 15 czerwca, godzina 5.02. No to spaliście coś chociaż, Niro? Niko, spaliście coś czy nie bardzo? Jak modliszki wyglądają. Wjechał w niego. Dzień dobry. Jakbyś się chciał przytulić do mnie. Nie. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? Durny do ręki. Ooh la la. You taking notes? Yeah.
Ulala. Za chwilę to zniszczysz, Niro. Wskazówki. Gdy zaczyna brakować podkramiaczy, spróbuj ich poszukać. O, chwila, man, bo chyba to jest kolejna misja, czy coś? Dobra, jako że to jest misja pierwsza, to po prostu tutaj sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za to, żeście ze mną byli i widzimy się ponownie w misji pierwszej. Bywajcie!